czas na weekendowe śniadanie, czyli na owsiankę. Zawsze ją tylko robię w weekendy, ponieważ w tygodniu nie mam zbytnio czasu. Jak będzie gotowa, to wam pokażę. Cześć kochani, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj jest sobota i idę się spotkać z Tosią. Tutaj właśnie mam przygotowany prezent dla Tosi. Na początku, wiecie, tutaj w tym bukiecie były tylko same motylki, ale że było pusto, to postanowiłam i wpadłam na taki pomysł, że na patyczki nakleję cukierki i teraz według mnie ten bukiet wygląda, no tak szczerze, no ładniej. Jest taki wypełniony. Tutaj jeszcze mam na Tosi kilka słodkości, no i co? Jedziemy do Tosi. A jeśli wam się podobają takie daily vlogi, to dajcie znać komentarze. I koniecznie zostawcie łapki w górę. To co, możemy jechać? Ja jestem gotowa. I też jestem gotowa, no to idziemy. Tosia ci coś pisała? Tak, że już czeka. A gdzie tata? No jak zwykle, gdzie tata? Tata jak zwykle za kamerą, o. Ha! A to ci niespodzianka. Cały tata. Ale co ja dzisiaj widzę? Michasia w nowej odsłonie. I nie ma czarnego. Nie ma czarnego. No właśnie. Ale spójrzcie na te oczy. Co? Jakieś po pierwsze, nie ma czarnego, bo Michasia ostatnio bardzo lubi w takich ciemniejszych kolorach chodzić, a dzisiaj zieleń wiosennie. A druga sprawa... Co? Lekko podkreślone oczko. No to zawsze mam. Tak? No. Tak. Dobra. Bo wiesz, Michasia, faceci nie zauważają. Wy już tam nie narzekajcie na mnie, ubierać się, idziemy. No właśnie, my jesteśmy gotowe, gorzej. Ja też jestem gotowy, proszę, jaka stylu, troszkę kolorowa. No, ale jest czarny, nie ma, nie jest cała. Jaki czarny? Tu jest czarny. Tak, są. To jest taka wstaweczka czerni, bym powiedział. No dobra, dobra. Próbuję nadrobić, ale powiem ci, to jest genialne. A ja myślałem, że to do mnie. Gorzej, ja myślałam, że to dla mnie. A okazało się, że to jest dla jeszcze lepszej osoby, czyli dla Tosi. Dotarliśmy już na miejsce i idziemy do Tosi. I jedziemy. Ciekawe jak tam Tosi kotki, nie? Ale ci powiem tak, lepiej, nie? No. Super. Tosia ma przemeblowany pokój. Zawsze taki był. Ej, co ja widzę? Ty już to przygotowałaś? No. Tradycji musi stać się zadać. No. Tak, Monopoly, ty możesz właśnie zobaczyć mój efekt, który zrobiłam dla Tosi. Ale patrzcie, tu drugi kocurek. Jaki słodki, on chyba lubi tu siedzieć. Się w poniedziałek, ja po szkole. No i co, teraz jedziemy? Jedziemy do bardzo popularnego sklepu. Do Ikei. Na pewno tam zjemy obiad i coś kupimy. A masz już jakąś listę zakupów? Pewnie, a co, to zobaczycie na miejscu. No a wzięłaś te kupony z kalendarza adwentowego? No wzięłam. Przez na obiad i do tego moja ulubiona sałatka z krewetkami. Sałatka sałatką, ale tradycyjne to są klopsiki. Wszyscy je mamy. Teraz idziemy szukać pościeli, którą ostatnim razem oglądałam, ale nie było akurat rozmiaru na moją pościel, tylko na większą, więc dzisiaj sprawdzimy, czy jest już. Nie, no, to jest ta. To czekaj, jakie my musimy mieć? 1,50 m na 2? Nie. To 80, nie. Czy 90. To chodźmy tu sprawdzić. Musimy mieć mniejszą chyba, Hasia. Albo mamy 50, ja nie wiem. Nie, 1,50 m za szeroka. I co? Sama 150 na 200. No to jest chyba ta. Pokaż, 150 na 200. Przecież ona ma dużo kołdry, bo jak na pół się składa, pościel kupiona. Szybki myszki. Dobra, ale to może jeszcze do kompletu dorzućmy prześcieradło z gumką. Najlepsze. No? Poszukamy. Dobra, to idziemy. A to jest ta? Nie, ta obok. Ach, ta to jest. No ładnie wygląda. Gdzie są prześcieradła? Tu zawsze. Prześcieradła tu są chyba. Nie ma tu na gumce? Co to zmiany w pokoju się oczekują? Nie, tylko po prostu pościel zmieniam. Aha, myślałam, że jakieś większe zmiany. Na razie nie. Tutaj jest 80, ale ty zauważyłeś, to jest moje łóżko. No to jest ale 90. Ale nie wiem, czy to nie jest 80. Nie, ty masz 90 łóżko. Hmm? Na 100%. Idziemy, jest prześcieradło. Szukam, tu się wszystko pozmieniało, szukam was, gdzie wychodzicie. Jest prześcieradło. Co? No Jaśka ma 90, nie? Łóżko szerokość. Tak. Tak, no to jest idealnie to idealny komplet, nawet kolorystyczny, no, popatrzcie. Proszę. Nie, że to nie rozmazane to. To będzie kolorystycznie. Może teraz to czas na zmianę mebli. O,
To zabrzmiało dosyć to wyzywająco. Wyzwanie, wyzwanie. Ale jakie meble byś na razie miał? Żartuję z meblami. Ale półkę kiedyś chciałaś kupić. No półkę, ale to ja chciałam taką półkę, taką stojącą. Nad biurko. Stojącą? Taką stojącą, że od góry do dołu. I się oglądała. Gdzie byś ją postawiła? No tam przecież jest teraz królik. To o czymś nie wiemy, zmiany, Marzenko. Zmiany, projekty, to czemu tatuś o tym nie wie? Przecież to już dawno mówiłam, że chciałam taką półkę, jak nawet jeśli byśmy tam tego roku na wakacjach. Nie. Tak. Mówiła o półce nad biurko, ale nie nad ten. Nie mówiłam też o takiej, no ci pokazywałam kiedyś. No to trzeba zobaczyć. A tu nie było takich, byłaś? Oglądacie takie półki, są regały? Nie było takich chyba. Nie było? Nie, chyba nie ma. Dobra, tak, bo lepiej stąd iść. Będzie bezpieczniej, powiem wam. Dobra, to już na razie pościel jest, a co do półeczki, to poczekamy, tak? Poczekam, ale nie nad biurkiem na pewno. Mówiłaś, że nad biurkiem zawsze? Ja, nie, ja mówiłam na wakacjach, że chcę od podłogi do, no nie do sufitu. A no bo wakacje były chyba tak dawno temu, że zapomniałem. O, przyłapana. Co tam ciekawego wybierałaś? A kupuję sobie wcierkę do włosów, bo właśnie słyszałam, że ona niby dobrze działa na porost włosów. Tak? Tak, bo sobie to chcę zapuścić do wakacji. Jeszcze dłuższe chcesz mieć? No. Matko. Ty już masz takie gęste włosy, że jeszcze wcierka. No ale dobra. Mi chodzi, żeby były dłuższe, o to. Aha, i to działa, mówisz? Może ty byś sobie zastosował? Nie, ja nie chcę. Na grzywkę. Coś jeszcze? Ale już potem pójdziemy sobie do sklepu obok. Wiem, no. Tam po orzeszki ja idę. Aha, po orzeszki, ja to teraz sobie poglądam akurat. Dobra, to idziemy. Idziemy dalej, chcesz poznać? No. Czy już wszystko? Nie będziesz poglądać. No to idziemy. No i tak, od pościeli się zaczęło. Przez półkę, chociaż półka nie została kupiona. No nie. Ale jakaś wcierka. O, i widzicie, kogo spotkaliśmy? To się wyłonił. Co kupiliście ciekawego? Wcierkę. Tak? Co by to nie znaczyło? No to jest dobra rzecz od czasu do czasu. Ja też mam swoją wcierkę i mam peeling do skóry głowy. No, powinno się stosować, żeby oczyszczać, nie? Też, bo na przykład... To na porost czy na oczyszczanie w końcu? Nie, no na oczyszczanie peeling taki, nie? Że wiesz co, no jednak tak. A Jaśka mówi, że to dużo rośnie. Ale no wcierka to jest co innego, no pobudzenie znowu porost, nie? Ale na przykład jeżeli chodzi o peeling, no to tak, my stosujemy, na przykład ja stosuję często ten szampon suchy, często jakieś lakiery, jakieś wiecie, także to też gdzieś tam się umyje. Ty też stosujesz taki szampon suchy? Nie, rzadko. Ja się bardzo rzadko. Umyję się, nie umyję, a takim peelingiem lepiej oczyszczać się skórę, także... Dobra, ja się nie znam, Marek, więc... możesz też tym użyć. Nie, ja tam nic nie będę wcierał. Ja ci pożyczę. Na twoją grzywkę będzie jeszcze dłuższa. Ja mam, słuchajcie, grzywkę. Jak George. Tak, jak George. George też ma taką na prawo albo na lewo. Róbcie... Nie, on ma takie na ten, dwie strony czasami. Róbcie różnie, ale George ma albo raz w prawo, raz w lewo. Dobra. Teraz idziemy do kasy i widzimy się w następnym sklepie. To my jeszcze gdzieś idziemy? Po orzeszki. A. To jest moja ulubiona mieszanka. Czy bierzesz jakąś tropikalną? No ja biorę tropikalną, a ty? A masz nerkowce tu jak chcesz? Nie, nie. Migdały nawet są solone w tym, w skorupce. Nie bieramy, nie to bierzemy. A co to jest? To są takie jakby alamusy, żmięki już kiedyś jedli, pamiętam. Ja tego nie wiem. Gdzie jakieś kupiłeś, pamiętam. Takie? Tak, takie jest. Nie kojarzę ich, żebym je widział. No, może. To jest akurat jagoda, czoborówka amerykańska. A to weź mi tego. Tego? Lubię, no bo ja lubię. To jest mango, nie? No, to masz arbuz? Nie, arbuz nie moja bajka. No to dobra, to bierzemy. Teraz właśnie wróciliśmy do domu i postanowiłam, że od razu zmienię pościel. Teraz zabieram się do roboty. A masz już wszystko? No tak. A gdzie masz prześcieradło? A, w garderobie jeszcze. To nie przerywaj sobie, ja ci przyniosę. Okej. Okay. A tak przy okazji to chciałam wam powiedzieć, że za niedługo gdzieś wyjeżdżam. Ja już nie wiem doczekać, a wy się dowiecie za tydzień. O czym mówiłaś, Michasia? O tym, że za niedługo właśnie wyjeżdżamy. A, no właśnie, szykuje się niezły wyjazd. A jak myślicie, gdzie jedę, to napiszcie w komentarzach. Myślę, że to nie będzie trudne zadanie, bo już nieraz tam byliśmy. I to miejsce niektórzy znają. Myślę, że większość. Ale spokojnie, to się jeszcze okaże. Na razie to ty się musisz, koleżanko, spakować. Spójrz, koleżko, na to wszystko przyjdzie czas. Czas ciekawy, a gdzie jest twoja walizka, bo ja jej tu nie widzę w garderobie. Robię. No jak to gdzie? W szafie. Ciekawe, skoro tak uważasz, bo ja jej jakoś nie widzę. Moja jest. Dobra, jak przebierzesz pościel, to mnie koniecznie zawołaj. Jestem ciekawa efektu. Jak ci, Miaśka, idzie przebieranie tej pościeli? Pomóż ci w czymś? Nie, to ja sobie sama przebiorę pościel. Jak tam chcesz? Dobra, wy tam nie dyskutujcie, Michasia. Jeszcze pamiętaj, przed wyjazdem trzeba ogarnąć króliki. Okej, mam, to zrobię to jutro. To zrobimy razem. Tuż przed wyjazdem, jak zwykle u was na ostatnią chwilę. Oj, tam mam, o wszystko się zdąży. Mama, jak zwykle wiesz, nerwowość musi być. Mhm. A wy tam zawsze marudzicie. Dobra, to ja znikam. To jak nie chcesz mojej pomocy, to ja w takim razie idę. Na razie. To na razie, a my, kochani, ci widzimy, jak będzie gotowe. Tadam!
i oto już przebrana pościel. Powiem wam szczerze, że bardzo ładnie tutaj wygląda. Jest ładniejsza niż w klatce, powiem wam szczerze. No powiem ci, ta szarość pasuje nawet. No nie nawet wiem, tego nie pokoju wiem. Tak bardziej. Teraz co mi nie pasuje, to ta ściana taka już. Ale że co, różowa, że różowa? W sensie to było jakby całego teraz pokoju. A jaki by miał być kolor? Nie wiem. Co, planujesz jakąś zmianę koloru? Nie, na razie nie. Tu jedyny problem to będzie z tym. No tak. Bo to są panele w tym kolorze. Ale nie, to by było nie tak wyglądało. No ale to by jakby było, wiesz, ściana w innym kolorze, tak się prezentuje marzenie. No, ja tam. O, bardzo fajnie, super. No ale Miaśka mówi, że ta ściana jej nie pasuje teraz. Stylowo, różowa. No. I zasłony też w sumie takie są. Kanali do tego, no tak. No bo w sumie krzesło pasuje do zasłon, zasłony do tej ściany. Można to potraktować tak, że ta ściana troszeczkę ożywia kolor, pokój, aczkolwiek, no cóż, trudnego przemalować ścianę. Ale znowu lamele. A gdzie ty chciałaś tą półkę? A, no właśnie tutaj myślałam. A, taką szafkę stojącą. A to wysokie miało być? No, ja nie wiem, kto miał teraz wyciągnąć, to musiałam sprawdzić. Ale takie wyższe? No to takie... No to by musiało zniknąć w kuli. A, to ja myślałam, a że... A mogłoby też dam, tam. No, no ale za drzwiami. Nie, za drzwiami to trochę niepraktycznie. Ale to zawsze było chyba. No, tak coś tam było, no. Ale myślałam, że chodzi ci o półkę jakąś nad biurko. A. Teraz się dopieram za pościelenie łóżka. No i co, biorę się za zadanie domowe na jutro. Bo wy widzicie ten vlog w piątek, ale tak naprawdę jest teraz środek tygodnia. Myślę, że potem jeszcze się zobaczymy. Ja właśnie teraz będę się przygotowywała do wyjazdu, a dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie filmiki i co chcecie, żebym wam pokazywała. Czy jednak wolicie historyjki z sąsiadem dziadkiem? A może challenge? To napiszcie w komentarzach. A ja już się z wami żegnam, no i co dostaniecie następnego odcinka, to się dowiecie, gdzie jadę i na ile. I co pakuję, to na razie. Pa! Let's go.